Fort pancerny w Mistrzejowicach, noszący oznaczenie 48A, to dzieło Polaka, generała Emila Gołogórskiego, który w armii austriackiej dosłużył się stopnia generalnego inspektora wojsk saperskich. Ten wybitny dowódca, wybitny fortyfikator, ale też wybitny dowódca polowy, brał udział w I wojnie światowej, a gdy się zakończyła, brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Fort w Mistrzejowicach był właściwie fortem pomocniczym. Niedaleko były duże forty, Fort Dumnia, Fort Krzesławice, a to były takie właśnie małe forty śródpolowe, służące do ostrzeliwania Doliny Dubni. W 2021 roku, czyli w setną rocznicę śmierci projektanta fortu Emila Gołogórskiego, na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie rozpoczęły się prace mające na celu zabezpieczenie struktury zabytkowej obiektów kubaturowych fortu 48A Mistrzejowice oraz poprawę warunków jego użytkowania. Prace, które prowadzimy, nie byłyby możliwe bez pomocy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować SKOSK-owi za wybranie tego projektu do realizacji. Po zakończeniu tych prac obiekt nadal będzie mógł przez kolejne lata służyć mieszkańcom. Jest on bardzo ważny, szczególnie dla mieszkańców Nowej Huty, dla mieszkańców osiedla Piastów, którzy są bardzo zżyci emocjonalnie z tym obiektem. Z tym obiektem mają swoje wspomnienia, swoje doświadczenia i wiem o tym, ponieważ wielokrotnie dzielą się chociażby na forach internetowych tymi informacjami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na jubileuszowym 30. memoriale imienia Władysława Bajorka w Zapasach. Po rocznej przerwie pandemicznej rywalizacja jest w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Dzięki pracy u podstaw i wynikom sportowym w tym roku, bo proszę Państwa, wspomnę, że Zapasy polskie mają się dobrze. Zdobyliśmy 37 medali, no i ten najcenniejszy brązowy medal olimpijski, 4 medale z Mistrzostw Świata przyczyniło się na popularyzację tego sportu. Zawody odbywają się w 3 kategoriach wiekowych. Są to dzieci, młodzicy, kadeci w 10 kategoriach wagowych. Więc nagradzamy 120 zawodników medalami i nagrodami rzeczowymi. Mąka Tomasz Bieżanowianka, Sitek Kacper Tychy. Witam Państwa serdecznie.
kilka słów na temat memoriału Władysława Bajorka. Jako sędzia mam tutaj okazję brać udział sędziując i kilka słów na temat historii tego turnieju. Przede wszystkim jest to turniej o dużej tradycji. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1973 roku, dokładnie w roku śmierci Władysława Bajorka. Aktualnie mamy 30. memoriał, było kilka przerw, natomiast jeszcze w latach 80. i 90. był to najmocniejszy turniej w stylu klasycznym w zapasach w Polsce. Zawsze był to turniej międzynarodowy. W latach 90. bardzo licznie przyjeżdżały ekipy zagraniczne, Białoruś, Ukraina, Bułgaria, cały blok wschodni. I turniej od zawsze cieszył się bardzo wysokim poziomem sportowym. Dla przykładu, to już wielokrotnie było mówione, nasz mistrz olimpijski Ryszard Wolny nigdy nie udało mu się tego turnieju wygrać, tak mocno był obsadzony, a później został mistrzem olimpijskim. Teraz troszeczkę się realia zmieniły, my tutaj jako organizatorzy kontynuując tą tradycję bardziej nastawiliśmy się na krzewienie tych zapasów pośród młodzieży i dzieci. Turniej od kilku lat odbywa się w kategoriach wiekowych dzieci, młodzików i kadetów. Najliczniej uczestniczą dzieci i młodzicy i to jest tak naprawdę dla nas o tyle ważne, że dla budowania siły polskich zapasów najważniejsze są te kluby na samym dole, które dostarczają zawodników, z których dopiero później można wychować mistrzów. I na pewno ten turniej jest fajnie odbierany zarówno przez trenerów, jak i przede wszystkim właśnie przez te dzieci, ponieważ jest przygotowany w fajnej oprawie i muzycznej, i świetlnej. I jest to na pewno duże wrażenie dla zawodnika, który pierwszy raz startuje, a wiele ekip właśnie przywozi pierwszy raz tutaj swoich zawodników. No i myślę, że na tyle to się podoba i na tyle już się zakorzenił ten turniej w historii, w kalendarzu Polskiego Związku, że będziemy tę tradycję kontynuować co rok i serdecznie już teraz zapraszamy na kolejne edycje.